Dzień dobry Państwu. Jak widzicie, znaczy jeszcze tego nie widzicie, ale zobaczycie później w spotkaniu, postanowiłem troszkę inaczej ponagrywać. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj, zaraz, jakimi myśmy to zespołami grali? Była Barca, Juve, dobra, to chyba dzisiaj na Manchester przyszła pora, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Na te dwa odcinki, które teraz kręcę, zobaczycie jeden w... No, dla mnie to jest przyszły tydzień, bo ja to nagrywam w sobotę, bo w niedzielę będzie sesja live. Zobaczycie ten odcinek gdzieś w poniedziałek, wtorek. A kolejny zobaczycie w następnym tygodniu. Nagram, a może nagram nawet trzy odcinki, ale w każdym razie któryś z nich już będzie podsumowaniem dema, no bo jednak już tych spotkań trochę rozegrałem. No jak widzicie, mam nadzieję przynajmniej, że widzicie. Wszystko jest w Full HD. Więc mam nadzieję, że takie coś wam będzie odpowiadało. Powoduje to niestety, że nie mogę korzystać z autodaka, ale tutaj w tej grze on chyba nie jest aż tak konieczny, mam takie wrażenie. A z kolei przy grach fabularnych, no to tam już mogę sobie pozwolić na Full HD, bo tam nie potrzebuję 60 klatek, a to tak naprawdę powoduje, te Full HD 60 klatek powoduje, że mój komputer się jara po prostu. I niewiele mogę z tym zrobić. Dobrze, aha, co chciałem wam pokazać. Wiecie co, to zagramy inną formacją. Zagramy formacją 4-3-3 w takim ustawieniu, jak widzicie. Bo to pozmienia trochę zawodników. Okej, może być coś takiego. Aha, jeszcze tylko obrona troszkę inna. O, to jest ustawienie, którym sobie zacząłem grać. Nie jest źle, ale troszkę ma dziury w obronie. Aczkolwiek, żeby im zapobiec, to damy sobie, o właśnie, wyłączymy Gegenpress i zagramy z Anchoringiem. Anchoring jest włączony na w Pogbe i na Fredzia. I Anchoring powoduje, jak macie tu napisane, że zawodnik nie będzie się... nie będzie się przesuwał na boki, ci środkowi moi pomocnicy i Pogba i Fred będą na środku po prawej i po lewej stronie i nie będą, będą tylko wzdłuż biegali. I zobaczycie, jak to działa, to faktycznie jest odczuwalne. Czy to pomaga, nie wiem, na przykład taki to u Pogby powoduje, przynajmniej jak trochę pograłem, że Pogba się trochę lepiej znajduje w sytuacjach z przodu, ale z tyłu mi go trochę brakuje. Nie wiem, bo to wiecie, ja to dopiero testuję, ale Anchoring to jest nowa opcja w zaawansowanych taktykach. Jak jeszcze o niej nie widzieliście, to sobie ją zobaczcie. No i co? Standardowo, żeby nie przedłużać tych odcinków, zrobimy sobie skróty z tego spotkania, także zapraszam. Ajajaj, było blisko. Było blisko tutaj Marsjalem, się pokusiłem o strzał, no ale niestety obok słupka. Jak widzicie, ta formacja powoduje, że ja mam ich sfokusowanych zawodników w środku pola mocno. No na razie fajnie mi się nią grało, ale defensywnie troszkę mnie zawodziło, ale ja cały czas grałem z tym Gegenpressem, dlatego teraz na odcinek stwierdziłem, że spróbuję wyłączyć, może będzie lepiej. No i zobaczymy. O! Paul. Bardzo dobrze, bo ostatnio coś mi to lepiej idzie. Prawie, że się tu ustawili. Ale wiecie co? Albo dobra, normalnie uderzamy. Będę się cackał. O! Strasznie nisko to Pogba uderzył, jak na taką siłę strzału. No niedobrze. Niedobrze to wygląda. Pięknie, De Gea. No, ja oczywiście muszę się trochę powygłupiać. No, ale tak już mam. Ważne, że się udało. O, Sanchez. Nie Sanchez. O, gruby za to. Swoją drogą. O, o! No, aż się sam prosiłeś, koleś, o to. Takim zagraniem. Swoją drogą Barcelona do swojego pierwszego składu wrzuciła zawodnika z Barcelony B na prawego obrońcy i do tego jeszcze
Serio. Dobrze, to zagramy jeszcze jedno spotkanie. No co za typ. Do tego jeszcze Barcelona chce kupić kogoś z Realu Betis. Obrońcę. To tam 20 parę milionów. Nie wiem kto to. Ale muszę przyznać, że ostatnio, mimo tego, że Barcelona już się skupiła bardziej na kupowaniu niestety, a nie na wychowywaniu zawodników, to pomijając te największe transfery, to oni bardzo często jak biorą, chyba że biorą Prince'a Boatenga. Ale tak poza tym te transfery, Paulinho, Rakitic, Ter Stegen przecież też wzięty, nikt o nim wcześniej nie słyszał. Lenglet, to samo. Naprawdę oni biorą tych zawodników, kurczę, nie wiedzieć skąd. Arthur, to samo, świetny zawodnik. Malcolm też bardzo dobry, aczkolwiek Malcoma teraz sprzedali do Zenita St. Petersburg za 40 milionów. Także to ci skauci Barcelony dają radę, tylko szkoda, że wychowanków w ogóle nie biorą pod uwagę. No ale zobaczymy. Dobra, szukamy przeciwnika. O, w końcu mi znalazło kogoś. Młodyka. No dobrze. Zatem z racji tego, że wiele... Ostatnio ta formacja nie pokazała, to zagramy jeszcze raz tą samą z Anchoringiem. I wyłączymy Gegenpressa. Wiecie co? Aha, tu już tiki taki nie włączę, bo ma wszędzie Anchoring, ale okej. Okay. Pogba bez formy, ale i tak go zostawię. Damy Kaku, wiadomo. No i jeszcze Younga wrzucimy i jest okej. Okay. Stroje są w porządku. A może być. Lecimy z tym. No, już pierwsza akcja. Gość tutaj się zamotał. Szczerze, tym Lukaku tak na czuja zrobiłem ten zwód w lewą stronę. W sensie to zejście. O kurde, ale ma trawę na twarzy. A to fajne jest. Nie sądziłem, że to wejdzie. No ale proszę, pierwsza akcja. Swoją drogą zapraszam oczywiście na mój drugi kanał Jancio Fabularnie, ponieważ ja teraz w poniedziałek wyjeżdżam. I tu na kanale będzie się działo trochę mniej z tym, że też wydaje mi się, że temat Dema już został dosyć wyczerpany. No i też można mówić, wiecie, na temat samego gameplayu. No to wszyscy gramy i widzimy. Ja tylko staram się w każdym odcinku jednak coś nowego wam pokazywać, ale ileż też można. Ale na moim drugim kanale, z tym, że wiadomo, tam nie jest PS, tam jest NBA, tam jest Batman, także zapraszam, bo Batman bardzo dobra giera, polecam niniejszym. Nie wiem czemu Lukaku nie trafił i czemu się znacznik laga pokazał. Agent już tu wystąpił. No, także tam się będzie działo, bo tam już mam odcinków do przodu wrzuconych chyba 10. Także praktycznie codziennie się coś będzie pojawiało, jak mnie nie będzie. A wiem, że część z was, tak jak ostatnio na sesji live, zauważyło, jak miałem NBA. Kurde, no co to za lagi są? Co się z tą grą dzieje? Jeden koleś wychodzi, drugi tu jakieś kółko się pojawiło, teraz zaraz mnie rozłączy. Co jest grane? Ja nie mogę jednego spotkania zagrać. Co to ma być? Ja nim teraz nie steruję, jakby ktoś pytał. No, sam biegnie. Zaraz mnie rozłączy. Co tu się dzieje? Masakra. A, wywaliło mnie. Aha, okej. Okay. Już wiem, co się dzieje. Moje internety zniknęły. O, rewelacja po prostu. Bardzo fajnie, że to. Pewnie za 10 minut się pojawią. Czasami się tak dzieje, nie wiem. Po prostu czasami randomowo internet mi znika na 10 minut i zaraz się pojawi i będę mógł grać dalej. Ale to nie jest tak, że to się dzieje 5 razy w ciągu dnia, to się dzieje raz może w tygodniu, ewentualnie rzadziej. Ach, oczywiście jak zacząłem nagrywać, to się to wydarzyło, no bo przecież byłoby za łatwo. W każdym razie zapraszam na tamten kanał i zaraz spróbujemy zagrać w końcu to spotkanie do końca, bo nie wytrzymie. Dobrze, wracamy, tak jak mówiłem, 5 minut później. Zresetowałem router i internet się nagle pojawił. Nie pytajcie, masakra. Ale oni zawsze takie cyrki robią, zauważyłem, znaczy zawsze, najczęściej takie cyrki robią, że mi neta wyłączają na 5 minut w wakacje, jak jest bardziej burzliwa pogoda, to u nich normalnie to jest jakaś masakra. Dobra, może w końcu rozegramy jakieś spotkanie do końca. Formy nie są złe, aczkolwiek gdybym chciał znowu
Younga, a nie Dalota. No tu się wiele nie zmienia, no ustawiam ciągle to samo. O, patrzcie, a przeciwnik też ciekawą formacją gra, nawet podobną do tego, co ja teraz. Okej. No to zobaczymy, na co go stać. Wow, wow, wow. Nie sądziłem, że Suarez tak sobie po prostu strzeli w słupek. Nieźle. Ach, bez sensu. Co jeszcze chciałem powiedzieć, a zapomniałem. Niestety ta opcja, jeżeli mam nagrywać Full HD, to, no to powoduje, że pada na ekranie nie będzie, ale uważam, że jednak to, że będzie Full HD, to będzie zdecydowanie większa zaleta. Pad za to będzie przy poradnikach, bo uważam, że tam Full HD nie jest aż tak potrzebne, bo w poradniku jednak chodzi o to, żeby pokazać co, jak działa i myślę, że jakoś bez tego Full HD się tam obejdzie. Dobra, wchodzimy z dobrą akcją. No to jest brama. Niestety, panie kolego, ale brama. Najważniejsza jest powtarzalność, czyli zaczynamy z grubej rury. Mam nadzieję tylko, że powtarzalność nie będzie dotyczyła mojego szczęścia na razie do rozgrywania właściwie ćwierci spotkań. Więcej się nie udało. Wow, ty no, Suarez oszalał w tym meczu, co on tu wyprawia? Ładna brama. Nie spodziewałem się, że Suarez w ogóle do tego dojdzie, a tu jeszcze taki strzał, co? Czego on się najadł po prostu przed tym meczem? Masakra. No dobra, spróbujemy uderzyć pogłą. Ostatnio uderzyłem pogłą prawie połowy. Się udało. Znaczy, walnąłem w spojenie, ale później z tego padła bramka. Bez sensu chyba, tego drugiego gościa dostawiam, ale okej. No, bardziej w ten sposób. A teraz słupek, no widzicie, kurczę. Już pomału zaczynam... A, jeszcze od ręki, no proszę. Już pomału zaczynam ogarniać te rzuty wolne, nawet z tak daleka, no proszę. Ciekawe. Ciekawe, czy jakbym w bramę trafił, a nie, chyba że to po ręce i od słupka poszło, że ten dziad to dosięgnął. Tak być też. O, no nie. Nie, nie, błagam, nie. Znowu. Co tu się dzieje? Kurde. Ale dobra, przynajmniej będę miał jeden odcinek nagrany. Co tu się najlepszego wyprawia? Znowu. Patrzcie. Wow, jaka migawka w ogóle. Co tu jest grane? Zaraz mnie wywali. Nie, no nie, nie dane mi jest. Co jest grane? Dajcie, muszę coś sprawdzić. Co za bullshit? Dawaj tu. Teraz sprawdzę coś. Aha. Znowu mi wyłączyli internet na minutę. Co jest? A, dobra. No to... Jezus Maria. Okej. Dobra. To jest najbardziej failowy odcinek ever. W ogóle z czegokolwiek, żeby mi dwa razy po prostu taki ból, jak ja po prostu, gdybym ja mógł jakąkolwiek inną firmę z tego, oni mnie tak triggerują, ale po prostu nie da się, no u mnie kablówka jest tylko z jednej firmy, nie da się innej po prostu, jak oni mnie denerwują z tym wyłączaniem internetu i to akurat teraz, cały dzień mieli na to, nie było mnie w domu, to teraz zaczęli wyłączać z minuty na minutę, no co za, ach, bym ich wyzywał. Dobra, widzieliście już, że da się Full HD, niestety Anchoring postaram się wam pokazać w kolejnym odcinku, który nagram już nie dzisiaj, albo dzisiaj wieczorem, tak żeby w końcu zaczęło to chodzić. Nie będę teraz się pchał wtedy, kiedy oni mi tu takie rzeczy odwalają. Wybaczcie, że to tak wyglądało, ale spróbujcie sobie sami. I zobaczcie sobie tą formację, której ja używam, jak wam będzie chodziła, bo... No mówię, no sami widzieliście, Suarez teraz też doszedł do strzału. Mam wrażenie, że 4-2-3-1 jest na przykład zdecydowanie lepsze defensywnie, ale... Jakby...
Testuję. Chcesz jeszcze przetestować formację na trzech napastników, nie na dwóch SS-ów, tylko na trzech CF-ów, ale to zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że wam się podoba zmiana, bo ja to między innymi też testowo kręcę. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mieli porządną jakość gameplayu, bo na tym mi zależy. Trzymajcie się. Hej, hej.